Witam Państwa bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Mienia Miejskiego przed sesyjnym posiedzeniem Komisji. Na stan obecny jest obecnych trójka radnych członków Komisji, dwóch radnych jest w drodze, deklarują 15-20-minutowe spóźnienie. Pani Maria jest dzisiaj nieobecna. Jak to jest z chorą w związku z tym? Pół jest. Pół jest, pół nie ma. Pół jest, pół nie ma. No trzeba coś nie. Czterech? Nie. Trzech. Janek? Maria. I Maria. Trzech. Trzech. Trzy są, trzy są. Słucham decyzji przewodniczącej. W związku z tym proszę Państwa, żeby tutaj nie kombinować i niczego nie naciągać, z kolei, skoro dwójka radnych deklaruje, że w ciągu 15-20 minut dotrą, no to myślę, że poczekamy sobie po prostu i nie będziemy zrywać posiedzenia komisji. Tak zrobimy. Dobrze? Żeby było jasne, żeby był ktokolwiek, jeżeli w sytuacji obecności przewodniczącego możemy przy pół na pół obradować, nie ma pojęcia jak to jest. Głos decydujący jest przewodniczącego przy głosowaniu, ale nie przy kworum. Pytanie, czy możemy omawiać projekty, bo znaczy ja nie chcę absolutnie narzucać swojej woli, natomiast wchodzi się pytanie, czy możemy zaczynać i zaczekać z wszelkimi głosowaniami, czy nie możemy zaczynać? To znaczy tak, z całą pewnością możemy zacząć od tego, co nie jest związane z głosowaniami, nie jest związane z porządkiem obrad najbliższej sesji i uchwałami, czyli tak naprawdę możemy spokojnie zacząć od tematu, który wynika wprost z planu pracy przyjętego, planu pracy Komisji Mienia Miejskiego na ten rok i w lutym mamy zapisane problematykę dotyczącą zakładu usług komunalnych spółka do likwidacji. Przypominam, iż w ubiegłym roku, chyba o tej samej porze mniej więcej, rozmawialiśmy o tym, jak wyglądała ta początkowa faza procesu likwidacji spółki. Spółka jest w likwidacji. Wtedy tak naprawdę zaczynała się cała wyprzedaż sprzętu. Słuchaliśmy, jak to mniej więcej czasowo miało wszystko wyglądać. Dzisiaj po roku chciałbym, żebyśmy przeanalizowali, jak ten proces likwidacji przebiegł przez ostatni rok. Wiem, że spółka jest w stanie poinformować nas o tym, jak wyglądał wynik finansowy. Mimo że spółka w likwidacji, to też jest dla nas istotne. Czy w tym procesie likwidacji są zagrożenia finansowe dla miasta, bo jakby nie było, jesteśmy największym udziałowcem. A więc chcielibyśmy przeanalizować to, jak ten proces likwidacji przebiega, jak wygląda sytuacja finansowa spółki na koniec 2015 roku, co się zmieniło. To po części wiemy, bo to są choćby pokłosia niedawnych transakcji z końcu przełomu roku, tak naprawdę najpierw na tej decyzji, później transakcji dotyczącej budynku biurowca Zakładu Usług Komunalnych. I w trzeci wątek to kwestia tego, co zostaje na dzień dzisiejszy ciągle jest majątkiem Zakładu Usług Komunalnych, a wśród tych pewno wielu elementów, które tam są, niewątpliwie jeden jest szczególnie ważny i istotny z punktu widzenia i procesu likwidacji spółki, ale i myślę, że nas jako przedstawiciela współudziałowca, czyli jak wyglądają perspektywy, przyszłość
kwatery ZUKowskiej, która formalnie już jest zamknięta, natomiast biorąc pod uwagę przepisy, które regulują kwestie funkcjonowania również zamkniętych kwater, wiadomo, że jest to temat, którym należy się interesować przez najbliższe 20 czy 30 w ciągu roku. 30 lat, więc to nie jest temat, który można uznać, iż niekoniecznie mocno musi nas interesować. Mówimy o zobowiązaniach w stosunku do nieruchomości wykraczających na wiele, wiele kadencji do przodu. Więc zacznijmy może według takiego schematu. Korzystając z obecności likwidatora spółki pana Romana Czeperkusa, chciałbym, żeby w krótkich słowach, operując między innymi również danymi liczbowymi, przedstawił to, jak wyglądał przebieg likwidacji spółki w roku 2015. Na razie to. I najpierw informacja pana Czeperkusa, ewentualnie możliwość tutaj również uwag ze strony pana burmistrza, a później przejdziemy do kolejnych aspektów tej tematyki. Proszę, panie Roman. Więc rok 2015 mam już podsumowany. Przekazałem burmistrzowi jeden egzemplarz sprawozdania finansowego i sprawozdania likwidatora z działalności w tym roku 15. Przypomnę, że 7 stycznia udziałowcy podjęli uchwałę dotyczącą likwidacji spółki. Ja na to stanowisko zostałem powołany przez zgromadzenie 12 marca, czyli ten rok to nie jest cały mój rok. I to, co było robione w 2015 roku, oczywiście było podporządkowane upłynieniu aktywów, ponieważ to jest najważniejsze zadanie likwidatora. Zaczęliśmy od wyceny. Wycenione zostały środki trwałe w postaci sprzętu, maszyn, samochodów. Wycenione zostały nieruchomości 3. I przystąpiliśmy do sprzedaży. Jeżeli chodzi o sprzęt, najpierw były przetargi nieograniczone. To, co zostało sprzedane w przetargach, oczywiście zostało sprzedane. Niestety większość tego sprzętu była później sprzedawana z wolnej ręki. Tym niemniej w ciągu tego roku, w kwietniu w zasadzie rozpoczęliśmy sprzedaż. Pierwszy przetarg był 22 kwietnia ogłoszony, ponieważ wcześniej właśnie trwały te wyceny. Również przygotowywaliśmy ten sprzęt do wyceny. Sporo tych samochodów nie miało aktualnych badań technicznych. Te badania były uzupełniane. Chodziło mi o to, żeby sprzedawać samochody z aktualnymi właśnie badaniami w dowodach rejestracyjnych. Jeden z tych samochodów wręcz został przywrócony do życia, że tak powiem. I w bilansie otwarcia likwidacji wartość aktywów mieliśmy przyjętą na 1 209 480 000. W tej kwocie oczywiście są grunty, budowle, urządzenia techniczne, środki transportowe i inne.
i na koniec roku osiągnęliśmy sprzedaż w kwocie 1 233 129 zł, z tym, że oczywiście nie wszystko zostało sprzedane, te najistotniejsze, tak na dobrą sprawę, pozycje zostały sprzedane już w styczniu. To są nieruchomości na Cybalskiej. Także w tej kwocie 1 233 tego nie ma oczywiście. Jeżeli chodzi o sprzęt, w 2015 roku nie została sprzedana zamiatarka Hako City Master, która ma sprzęt zimowy również. To zostało na ten rok, plus oczywiście składowisko. Wagę na składowisku traktuję jako wyposażenie tego terenu, chociaż może być sprzedana niezależnie od składowiska. Także została działka w Spytkowie, o której później trochę więcej będę chciał powiedzieć. Na tej działce jest waga najazdowa. Została ta zamiatarka Hakowski Master 2000 ze sprzętem zimowym i tasa do makulatury z tych istotnych pozycji. I ponieważ drobne typu kontenery, jeszcze kilka zostało, one są już sprzedane wszystkie i wyposażenie, drobne pozycje związane z wyposażeniem warsztatu, te zasadnicze były w zeszłym roku sprzedane, w tym roku jeszcze tam to zostało. Także ta sprzedaż jest większa niż była przyjęta w bilansie otwarcia likwidacji. To, co jest istotne z działalnością w 2015 roku, to jest przygotowanie tej działki ze składowiskiem do sprzedaży i przygotowanie polegało w głównej mierze na wykonaniu rekultywacji tego składowiska. Ta działka była sprzedawana z kwaterą po rekultywacji. I te roboty wykonywaliśmy w trakcie likwidacji siłami własnymi. Na te roboty w bilansie mieliśmy rezerwę założoną. Te roboty zostały w listopadzie zakończone, rezerwa rozwiązana. Rezerwa w wysokości kosztorysu inwestorskiego na te roboty i w sumie rok 2015 został zamknięty zyskiem bilansowym w wysokości 259 371 zł. I ten zysk wynika z tego, z dwóch czynników. Jeden to, o czym mówiłem wcześniej, kwota uzyskana ze sprzedaży sprzętu była wyższa od tego, co założyliśmy w bilansie otwarcia likwidacji, i roboty rekultywacji na składowisku zostały wykonane taniej niż ta wartość określona kosztorysem inwestorskim.
Także mimo tego, że mieliśmy dosyć istotne zatrudnienie, prawie 12 średnioroczne, prawie 12 osób w 2015 roku, gdzie 4 osoby to były osoby, które dozorowały posesję, na którym był ten sprzęt przecież. Część osób zaangażowana była w rekultywacji i ta rekultywacja, tak na dobrą sprawę, te roboty związane z rekultywacją były wykonywane równolegle do tego, co do tych prac, które wymagał sprzęt ten sprzedawany. Ten sprzęt trzeba było pokazywać, demonstrować, naprawiać czasami i stąd to zatrudnienie. Na dzień dzisiejszy są 3 osoby zatrudnione. Dozorowanie poprzez, zresztą nieruchomości nie są nasze, ale w styczniu już przeszliśmy, jak ten sprzęt został wyprowadzony na monitoring elektroniczny. Ja tak najbardziej ogólnie, oczywiście jeżeli są jakieś pytania dotyczące tych liczb, kwot, to mam nadzieję, że będę mógł odpowiedzieć. Rezerwując sobie jeszcze czas na okej, działkę składowiska. Dokładnie. Najpierw trzymamy się tego scenariusza. Witam pozostałych członków komisji. Od tego momentu już możemy, proszę Państwa, obradować nad całością programu. Mamy już kworum. Uzyskaliśmy tą pierwszą informację dotyczącą przebiegu procesu likwidacji w roku 2015. Czy w tym kontekście pan burmistrz coś z punktu widzenia miasta? Ja mogę tylko potwierdzić słowa pana Romana. Rzeczywiście wszystko to, co powiedział, miało miejsce. Na przestrzeni tego roku z naszego punktu widzenia najważniejszym wydarzeniem był zakup budynku na ulicy Suwalskiej. W tej chwili działamy tam już z nowymi najemcami, szczególnie z jednym, jest tam zlokalizowany CIS. Jesteśmy na etapie przepisywania umów z dotychczasowymi dzierżawcami, spotkaliśmy się z nimi, zachowujemy te warunki, zachowujemy jakby status quo tego budynku. Rzeczywiście pan Roman przechowuje jeszcze na terenie tej posesji jedną maszynę. No i w tej chwili pozostaje niezałatwiona kwestia składowiska. Jesteśmy w trakcie negocjowania. Z tego będziemy mówić. Tak. Z tą maszyną, generalnie biorąc, przekazuję zresztą głos od razu pozostałym członkom komisji. Bardziej mnie interesuje jakaś taka perspektywa czasowa, no bo proces likwidacji, jesteśmy w tym momencie uspokojeni, ponad 250 tysięcy na koniec 2015 roku, plus transakcja z budynku przy ulicy Suwalskiej, już nie pamiętam ile tam było, 700 tysięcy ponad, więc zagrożeń, szczerze mówiąc, dla procesu likwidacji nie widzę, natomiast pytanie, co dalej? Na dzień dobry, nim przejdziemy do kwestii składowiska, te HAKO to jest wbrew pozorom, teoretycznie bym obstawiał, że ono powinno jako pierwsze znaleźć klientów. Zostajemy na razie z tym sprzętem. Pytanie, czy mamy pomysł jakiś na zbycie, a może zagospodarowanie we własnych zasobach? Jest takie zainteresowanie oczywiście i powiatu, i miasta. Samo sprzedawanie tego sprzętu to jest zajęcie bardzo, bardzo w sumie
stresogenne i czasami to przypomina inne działania, ale ta sprzedaż jest, jeszcze tego nie powiedziałem, utrudniona z dwóch względów. Jeden to taki, że warunki sprzedaży są takie, że najpierw całej zapłaty, później odbiór sprzętu. I to jest rygorystycznie przestrzegane przeze mnie. Drugie to to, że nie udzielamy to zapisy w umowie gwarancji, a nawet rękojmi za ten sprzęt. I to powoduje pewne ograniczenia oczywiście związane ze sprzedażą. Hako najprawdopodobniej będzie sprzedane, z tym, że dopóki nie będzie wystawiona faktura, nie wpłyną pieniądze, to nie jest sprzedane. Hako, pewna firma w Białymstoku w sumie najbardziej tym zainteresowana była i tak na dobrą sprawę dostali ultimatum, można powiedzieć, do 25 lutego podejmują decyzję tak albo nie. Wczoraj dzwoniłem, decyzja jest, zdaje się, na tak. To znaczy, tak zostało przekazane, że są zainteresowani. Jeździłem, prezentowałem tą maszynę, oczywiście bez maszyny. Oni byli w firmie i tą maszynę widzieli na początku, jeszcze w maju, zdaje się. I tam warunkowali to wygranym przetargiem. Ten przetarg wygrany, częściowo wygrany, częściowo przegrany. Podjęli decyzję na tak, z tym, że zamówienia póki co nie ma z ich strony, faktura nie jest wystawiona i tym bardziej. O jakich pieniądzach mówimy w kontekście tego? To jest w sumie bardzo obniżona w stosunku do wyceny kwota. To jest 60 tysięcy plus VAT. Zamiatarka w sumie bardzo dobrej marki, uważam. Osobiście uważam, że to jest, była najlepsza tych małych zamiatarek, bo była jeszcze zamiatarka Fauna, która sprzedana była za 248 tysięcy. Ale ta, która została, była główną maszyną roboczą, że tak powiem. Skuteczna i na parkingach, i na chodnikach. I miała zajęcie również zimą, posypywarka, jaką się zakładało zamiast osprzętu zamiatarki na tą maszynę. To jest taka duńska marka Epoche, bardzo dobra, jeżeli chodzi o posypywanie, gdzie jest sterownik w kabinie i można regulować szerokość, grubość posypywania i to. Panie Maja, jeżeli ta firma się nie zdecyduje, wspomina Pan o koncepcji powiat, miasto. Czyli są zainteresowani darowizną. Ja też. Ponieważ w sumie taką propozycję złożyłem. Nie chciałbym tego sprzętu sprzedawać za zupełnie byle jakie pieniądze i zamiast tego w sumie ja osobiście wolę ten wariant, chociaż gdyby do tego doszło, to decyzję w tej sprawie oczywiście udziałowcy będą podejmowali, jeżeli będzie to, jeżeli w ogóle dojdzie do tego. Co główny udziałowiec na to? Będą prezentacje. Tak jak Pan Roman powiedział wcześniej, do 25 tak musimy zaczekać na decyzję z tego kontrahenta, z którym Pan Roman zawarł jakieś porozumienie. Jeżeli do tego porozumienia i do tej sprzedaży nie dojdzie, my jesteśmy otwarci, oczywiście chcemy to nabyć najtaniej jak się da. To jest za darmo, oczywiście też. Tak?
Natomiast na dzień dzisiejszy po prostu chcemy zaczekać. Jeżeli to zostanie zbyte, to jest również dobre rozwiązanie. Tylko nadmienię, że ta zamiatarka jest o tyle ciekawa, że ona jest wąska. Pług, który można tam zamontować, ma 1,60 m, można go ustawić pod kątem i sterować. Idealnie nadawałaby się do sprzątania chodników na przykład i różnych takich przejść. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę wszystkie jej parametry, w tym zużycie także. Więc my po prostu cierpliwie będziemy negocjowali z panem Romanem. Z pewnością nie będziemy to rozumieć. Pośpiech jest tutaj mało wskazany, natomiast oferty są różne, w tym ta, którą pan Roman w tej chwili opracowuje, czy która jest na rzeczy, i poczekajmy na wynik tych projektów. Okej. Można? Ja chciałbym tu się zajął taką kwestią. Na poprzednim posiedzeniu, kiedy pan Czedorus omawiał nam sytuację, to stwierdził, że pracuje nad ofertą do miasta. Rozumiem, że pan burmistrz co na ten temat powiedział. Jak te prace z tą ofertą dla miasta wyglądają? Tutaj jeszcze było takie pytanie do pana. Jak taka firma, jak powinna być wyposażona taka firma, żeby realizować te swoje usługi dla miasta? Czy na ten temat coś? Dopełniając tylko, proszę państwa, to pytanie i uwagę Ludwika. Wtedy, rok temu, rozmawialiśmy o wariancie zakładającym utworzenie własnej miejskiej spółki, która wzięłaby na siebie obowiązki związane z utrzymaniem dróg i chodników znajdujących się w posiadaniu miasta, jako jeden z pomysłów na rozwiązanie tej kwestii likwidacji ZUK-u z korzyścią również dla miasta. I w tym kontekście również ta oferta miała być, że tak powiedzmy, konstruowana. Pytanie, czy dzisiaj jest w tym kontekście o czymkolwiek? Przypomnę może, że w tej chwili rozmawiamy o jednej maszynie. Więc oferta, jeśli chodzi o całościowe rozwiązanie problemu, nie istnieje. Dodatkowo jesteśmy w tej chwili związani umową z firmą zewnętrzną, która realizuje zadania w tym zakresie. I z symulacji, którą zrobiliśmy w zeszłym roku, wynika, że w własnym zakresie możemy zrobić to drogę. Nie taniej. Więc pytanie jest do rady. Czy w tym zakresie na wyższe koszty i w domyśle możemy wtedy dyskutować o lepszej jakości, czy decyzja radnych będzie taka, że pozostajemy w obecnym układzie. Ja jestem otwarty w tym zakresie i możemy zrobić cały szereg analiz dotyczący tego, co za co. Zawsze będziemy mieli tak. Albo kupujemy najlepszą jakość, wtedy płacimy większe pieniądze, albo decydujemy się na pewien balans między jakością a ceną. W tej chwili ten balans jest ustawiony, nie chcę dyskutować z tym, czy dobrze, czy źle, bo tu możemy sobie przedstawiać różne argumenty. Jeżeli chcemy dużo lepiej, to musimy mówić o dużo większych pieniądzach. Wartość umowy w tej chwili jest poniżej 1,3 mln. Także, żebyśmy nie rozmawiali w ogóle o tym, mamy budżet taki, jaki jest i mamy określone możliwości. Proszę, jeszcze mogę? To było uzupełniające, bo burmistrz na którejś sesji przedstawił już państwu taką informację. Oczywiście ta analiza wieściowa zakładała albo utworzenie nowego podmiotu w celu realizacji tych usług miejskim sądem, albo dołączenie tego zakresu do już istniejącej spółki. Oczywiście ten pierwszy wariant z uwagi na rzeczy kosztotwórczych typu prezes, rada nadzorcza, która jest obligatoryjna w spółkach komunalnych, jakby z natury rzeczy zostało odsunięte na drugi plan. Bardziej analizowany był wariant dołączenia tego zakresu zadań do PWiK-u. Przeprowadziliśmy dwie analizy niezależne, jedną w Urzędzie Miejskim, drugą w spółce. Każda z tych analiz zakładała wzrost kosztów wydatkowania na ten zakres bodajże o milion czy ponad 1 000 000 zł. Bez zmiany zakresu. Tak, ja już teraz nie pamiętam dokładnie tych szacunków, natomiast to wszystko pisemnie jest uregulowane.
W WIK-u dochodziły jeszcze problemy organizacyjne związane z funkcjonowaniem związków zawodowych, z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, więc tam to też były kwestie dodatkowe. I w wyniku tych analiz po prostu burmistrz odstąpił od takiego pomysłu, aby ten rodzaj działalności był w ramach zamówienia, powiedzmy in-house, przekazany miejskim obronnym. Czy jeszcze dodam może taką rzecz, że nabywamy doświadczenia w pracy z firmami zewnętrznymi i może warto byłoby pójść w stronę modyfikacji przedmiotu zamówienia, czyli na przykład porozmawianie o tym, jaki zakres usług nas interesuje, jeśli chodzi o oczyszczanie miasta i być może wtedy byłaby możliwa opcja optymalna, to znaczy dopłacilibyśmy do tego stosunkowo najmniej, a uzyskali najwięcej. Uczymy się, ponieważ te umowy o sprzątanie na zewnątrz mają w sumie drugą edycję, tak to nazwę. Wszyscy uczymy się tego, w jaki sposób egzekwować od tej firmy wykonanie tego zakresu, w jaki sposób sprawdzać i monitorować. W tym roku sprzęt w firmie zewnętrznej został wzbogacony o systemy śledzenia i w trakcie opadów, czyli między 11 a 26 stycznia, każdego dnia w zasadzie wiedzieliśmy, gdzie te zamiatarki są i co robią. Dlatego, że system oprócz tego, że podaje położenie, to podaje również jedną z trzech funkcji, które one powinny pełnić. Także ja myślę, że warto rozważyć również taką opcję, że usługi pozostają w firmach zewnętrznych, które istnieją, natomiast my dopracowujemy to, jak one pracują i egzekwujemy następnie warunki umowy. Trzymanie żadnych chodników tak naprawdę to nie jest druga edycja, panie burmistrzu. Wszystkie wcześniejsze, kiedy ZUK realizował te zadania, realizował je tylko wyłącznie dlatego, że wygrywał przetargi. Mógł każdy inny. No, dobrze, ja mówiłem o tej firmie, która teraz Jeżeli jeżeli chodzi o oferty, to dwie oferty miasto dostało na piśmie. Ta związana ze sprzętem oczywiście była omawiana i atmosfera czy klimat był taki, a nie inny. Te, które na piśmie zostały złożone, jedna została już zrealizowana. Dziękuję Państwu za głosowanie. Mam nadzieję, że miasto na tych nieruchomościach będzie zarabiało tak, jak my zarabialiśmy na Suwalskiej. Druga oferta dotyczy działki ze składowiskiem. A no, niestety muszę to wtrącić. Najlepszą ofertę miasto miało w poprzedniej kadencji Rady, kiedy ja proponowałem, kiedy spółka podjęła uchwałę w sprawie umorzenia 50% udziałów i przy odpowiednim głosowaniu radnych miasto, nie wykładając ani złotówki, mogło być właścicielem 60%, na pewno więcej niż 50% w spółce. Osobiście chciałem, żeby likwidacja ZUK-u polegała na tym, że z tego, co ZUK wypracował jako spółka z mieszanymi udziałami, powstała firma miejska, ale to jest na razie. To już nie tylko na razie, to już jest historia. Więc nie wiem, panie Wiku, czy ten wątek myślę, że możemy spokojnie zakończyć. Kwestię HAKO, rozumiem, że to się w stosunkowo krótkim czasie wyjaśni, czy znajdzie sprzęt nabywcę, czy też spróbujemy go zagospodarować tutaj na miejscu, bo niewątpliwie te parametry jego predysponują tak naprawdę ten sprzęt do tego, żeby miał możliwość wykorzystać w naszych zasobach, żeby ciężki sprzęt nie musiał się poruszać po chodnikach, tak czy owak, ale zawsze się podciska na tej nawierzchni. I pozostaje kwestia kluczowa tak naprawdę z punktu widzenia chyba dzisiaj dalszych losów spółki w likwidacji, czyli działka ze składowiskiem w Spytkowie. Panie Romanie, panie burmistrzu. Też Roman. Jakie pomysły? Normalnie.
Więc w tej sprawie wpłynęła oferta do burmistrza już w grudniu. Jest to własność burmistrza. Ja w tej ofercie zachęcam miasto do nabycia tej działki i jednocześnie jakby deklarując, że rozpatruję, że pozytywne rozstrzygnięcie tego tematu pozwoli na likwidację, zakończenie likwidacji spółki w marcu. No już powiedzmy jest miesiąc w rozpatrywaniu tej oferty, to ten marzec jest jeszcze realny, ale już trochę się staje napięty, bo jeszcze może zupełnie wątek związany z harmonogramem, że tak użyję tego słowa, likwidacji. My mamy już zarchiwizowane dokumenty poza rokiem 2016, zgromadzenie, które mam nadzieję w pierwszej dekadzie, czy 11 marca się odbędzie, podejmie uchwałę, gdzie te dokumenty przekażemy do którego archiwum. I to hako jest drobną sprawą, uważam. Dobrze, że jest zainteresowanie i miasta, i powiatu tą maszyną, bo warto tą maszynę mieć jednak w Giżycku. I zostaje sprawa składowiska. Składowisko to według mnie duże uproszczenie. Nasza nieruchomość w Spytkowie obejmuje hektar 67. Z końcówką tam jeszcze 37 po tej siódemce. I ta działka jest zabudowana kwaterą składowiska, ale również ma, która zajmuje około hektara, a pozostały hektar to jest teren, na który wójt gminy Giżyckiej wydał decyzję lokalizacyjną i środowiskową dla sortowni odpadów selektywnie zbieranych i kompostowni. Według mnie ten teren może wzmocnić albo osłabić monopol związku czy złoku, monopol śmieciowy, że tak powiem. Miasto, jeżeli dojdzie do tej transakcji, może mieć własny teren, w oparciu o którego, jeżeli będzie tego chciało, zbuduje inny system, lepszy niż ten, który obowiązuje obecnie, selektywnej zbiórki odpadów. I może ten teren wykorzystywać na szeroko pojętą działalność w zakresie gospodarki odpadami. I osobiście mnie jako mieszkańcowi nie podoba się to, co jest w tej chwili realizowane. Moim zdaniem stać miasto Giżycko na coś lepszego. Ta oferta leży. Mam nadzieję, że zostanie zrealizowana. I tyle. No, chciałbym cały czas akcentować to, że ta działka to jest nie tylko składowisko. Ja przy okazji, będąc w sprawie tej maszyny HAKO w Białymstoku, o tej działce rozmawiałem w firmie, która pozostała na tym rynku śmieciowym. I ta firma jest zainteresowana również tą działką, jako ewentualnie miejscem na zorganizowanie bazy dla swojej działalności. Ta działka
Ja w ofercie 3 wskazałem możliwości zagospodarowania tego, co jest poza składowiskiem, bo składowisko oczywiście generuje koszty związane z monitoringiem i ten monitoring trzeba prowadzić 30 lat po zakończeniu, a zabudować teren składowiska można dopiero po 50 latach w inny sposób niż składowisko. Ale ten teren poza, który nie jest zajęty kwaterą składowiska, który został właśnie zaprojektowany już w 2006 roku jako być może w miniaturze, ale na potrzeby giżyckie wystarczające coś w rodzaju złoku. Przedtem to się nazywały zoo, tego typu obiekty, zakłady. Zakłady zagospodarowania. I tam mieliśmy kompostownię mobilną, którą udało się sprzedać za sensowne pieniądze, chociaż ma pamiątkę, próbkę tego kompostu, który ta kompostownia produkowała. I ta próbka moim zdaniem jest to, co produkuje złok, to nie wiem, kiedy oni osiągną taką jakość, jaką my mieliśmy kiedyś. Cóż, mogę jeszcze powiedzieć, po wykonaniu rekultywacji, której istota polegała na tym, poza przysypaniem ziemią, wyprofilowaniem skarb właściwym, istota rekultywacji polegała na przykryciu góry szczelną matą takiej firmy amerykańskiej CETCO, matą bentonitową i w celu odcięcia wód opadowych od złoża odpadów. I to działa. Wody, czasza jest wyprofilowana tak, że te wody odpływają na zewnątrz, nie wnikając w to złoże. I ja wiem, że są różne opinie, dlatego postanowiłem przynieść próbkę tego, co jest w zbiorniku odcieków i zaprezentować, jak to w tej chwili wygląda. Szklanki niekoniecznie, ale to nie jest. To kwiatki pewnie tym można podlewać. A tu jest taki kompost. Jak ktoś zainteresował, to jest ten kompost, który my produkowaliśmy. Oczywiście nie polecam, ale ja nie czuję tych zapachów. Nabierałem to tą ręką, obrączka mi się nie rozpuściła. Co się dzieje? To panu dziękuję po prostu. Panie, czy co do tych propozycji? Przepraszam, dlatego to przyniosłem, że wiem, że różne opinie krążą o bombie i tego typu. Ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli chodzi o ten skład pod względem atomów, to najwięcej jest tutaj wodoru, ale na wodorowo zależy, nie mówię o masie czy ilości. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda, to możemy się tam przejechać. To brama jest zamknięta, ale w każdej chwili mogę się tam
warunki, jakie zostały miastu przedstawione, jeżeli chodzi o zakup tej działki z składowiskiem, to dalej top secret, czy? Secret top. To znaczy, no nie, ja w sumie dla mnie to nie jest tam tajemnica. Ja sądzę, że oczywiście spółka będzie w tej sprawie głosować na zgromadzeniu. Mnie z uwagi na to, że do tej pory to w sumie całkiem dobrze wyszło pod względem finansowym, to mnie jako udziałowca tej firmy zadowoliłby wariant zerowy, że tak powiem. Na pewno ta działka ma jakąś wartość. Ta wartość jest oszacowana przez rzeczoznawcę na 200 tam ileś tysięcy. 219 tysięcy prawie. Ale mamy również założoną rezerwę, tym razem długoterminową, która byłaby rozwiązana na koszty monitorowania tego składowiska i w tym wypadku by wchodziło w rachubę podpisanie dwóch umów. Jedna sprzedaży nieruchomości, gdzie nabywca płaci wynegocjowaną kwotę, a druga związana jest z refundacją kosztu monitorowania przez nas nabywcy. Jaka to jest wysokość tej rezerwy i jakie są szacowane koszty monitoringu? Ta rezerwa jest przyjęta na wartość 236 370, to jest prawie 8 tysięcy rocznie. Monitoring się wykonuje w cyklach półrocznych z jednym wyjątkiem. Opady trzeba mierzyć codziennie. I pomiar tych opadów atmosferycznych też jest w tej kwocie, ale opady atmosferyczne, jeżeli chodzi o miasto, to miasto, gdyby zakupiło tą działkę, to składowisko miejskie, które tam jest i sąsiaduje z naszym, byłoby z 5 hektarów powiększone do 6 hektarów. I koszty związane z monitorowaniem tych 5 hektarów miasto ponosi. Na pewno opad atmosferyczny jest taki sam tam i tu. W Złoku również, które po sąsiedzku ma. Również co w ramach monitoringu należy badać. Właśnie ten opad atmosferyczny, który po 5 latach nie musi być badany, bo to nie musi być 30 lat na to. Wody powierzchniowe. Tu na pewno są te same punkty poboru tych próbek i dla jednego, i dla drugiego składowiska. Zresztą my tym składowiskiem miejskim zarządzaliśmy, płacąc czynsz, i to składowisko miejskie wtedy monitorowaliśmy z tych samych urządzeń, co nasze składowisko. Wody powierzchniowe, wody podziemne z piezometrów. Oczywiście pomiar gazu jest tutaj indywidualny, bo studnie gazowe są tam i tu. Ale jeżeli chodzi o koszt pomiaru, monitorowania gazu, tam 80% wartości to jest dojazd do tych studni i samo włożenie sondy to jest już mały. Mało kosztowne. Także łącząc te dwa obiekty w jeden monitoring, ta dopłata na pewno nie będzie dotyczyła, nie będzie
równoważna z tymi 7 tysiącami. Ja może jeszcze nie mam tego dokumentu, ale wiem, że bo mam taki załącznik do budżetu związku, który miał być głosowany, gdzie związek przyjął od składowisk położonych na terenie związku po 5 tysięcy rocznie na monitorowanie tych składowisk. Powiedzmy w Rynie, czy tam w Knisie konkretnie, w gminie Ryń, Czerwony Dwór, Węgorzewo i tak dalej. Tam był ryczałt 5 tysięcy rocznie od jednego składowiska. Ta rezerwa, którą my przyjęliśmy, jest na większą kwotę i dla mnie nie wykluczam takiego wariantu, że tutaj dopłacamy do monitoringu 150 tysięcy, sprzedajemy za 150 tysięcy. Coś się zmieniło w związku, jak pamiętam, wtedy było jakaś oferta na jakieś setki tysięcy za monitoring. Była taka oferta, dzięki której pierwszą decyzję, jaką musiałem podjąć jako likwidator, to było wystąpienie z tego programu dofinansowania rekultywacji, ponieważ to udział w tym programie, do którego ZUK przystąpił, ponosił koszty dodatkowe związane z tym udziałem, które później pozostały tylko kosztami, wymagał dalszy udział wymagał podpisania umowy na zarządzanie poeksploatacyjne, bo właściciel tej nieruchomości, nabywca tej nieruchomości przejmuje obowiązki tak zwanego zarządzania poeksploatacyjnego, w ramach których jest między innymi ten monitoring. I potencjalnie ta firma, która na terenie związku, zdaje się, miała te obowiązki zabezpieczać, zażyczyła sobie kwoty, na którą spółki nie stać było w ogóle. I dlatego to by było związane z upadłością na starcie. A można ten temat, moim zdaniem, zupełnie inaczej rozwiązać. Mam nadzieję, że miasto również jako udziałowiec, gdyby ta likwidacja się zakończyła w ciągu najbliższych paru miesięcy, no, miałby istotny przychód w budżecie. Panie burmistrzu, co miasto? Miasto nie tylko jest udziałowcem, ale i potencjalnym nabywcą tej działki. Żeby utrzeć się ryzyk związany z nabyciem, musimy wiedzieć, jakie jest tam czasy po rekultywacji. W związku z tym wystosowaliśmy pismo do marszałka, aby skontrolował wykonanie rekultywacji. Jak będziemy mieli pewność co do jakości rekultywacji, oczywiście nabędziemy tą działkę. Na dzisiaj rozmawialiśmy z panem Romanem o ciekach, które tam są i zależnie od wyniku pan Roman sugerował, że do ciebie można zawracać na czasie, rozsączać i tak dalej. Nie mamy pewności co do takich rozwiązań. Chcemy ustrzec się ryzyka i konieczności budowania kanalizacji odprowadzającej te odcieki, bo byłby to znaczny koszt, który mógłby wprowadzić nas w zupełnie inne, że tak powiem, stany, jeśli chodzi o koszty nabycia tej działki. W związku z tym do tego momentu czekamy. Ta oferta nie leży, jest przez nas analizowana. I o ile dostaniemy potwierdzenie pokontrolne, że ta czasza jest dobrze zrekultywowana, że odcieki nie będą generowały nam wielkich kosztów, nie ma problemu. Także radzę tutaj chwilę wstrzemięźliwości. Proszę pamiętać o tym, że monitorujemy tę czaszę przez 30 lat. I wszystkie problemy z chwilą podpisania umowy zakupu są po naszej stronie, które powstaną w ciągu 30 lat. Więc to, czy my kupimy tą działkę miesiąc później, czy miesiąc wcześniej, nie powinno mieć dla nas znaczenia. O jakich ilościach odcieków mówimy na dzień dzisiejszy? Panie Jacku.
pytanie bardziej do prezesa, nie? Jak na zasadzie ile tam czyli ile tam jest ile pojadek? Dlatego przyjechałem z tą butelkę. No, no właśnie, no, to tylko tyle? Ja jeszcze tylko odnośnie butelki. Ta woda wygląda ładnie. Tylko trzeba ją zbadać na zawartość metali ciężkich, na zawartość związków i tak dalej. My nie możemy bazować na tym, czy to wygląda ładnie. My musimy wiedzieć dokładnie, co w środku jest. Więc ja rozumiem ten zabieg, bardzo mi się podoba, ale poczekamy na wyniki analiz. Oczywiście rzeczą pożądaną, jeżeli mogę uzupełnić jeszcze to, żeby te odcieki zostały wywiezione przez zbycie nieruchomości. To znaczy jest taka możliwość, że przecież spółka w likwidacji, korzystając z usług chociażby w Ewiku, mogłoby je wypompować, odsączyć, oddać. To wiąże się oczywiście z określonymi kosztami, w szczególności kosztami transportu, natomiast to też jest możliwe. Uzupełniająco tylko powiem, że już druga część tej analizy związanej z nabyciem nieruchomości została przeprowadzona. To znaczy zrobiliśmy rozeznanie rynku w zakresie monitoringu, wybraliśmy oferty, później zestawimy te oferty. To jest przedmiotem negocjacji pomiędzy władzami a likwidatorami. Jeszcze raz powiem, że w tej sytuacji nie jesteśmy tylko udziałowcem ZUK-u. Jesteśmy tą stroną, która ma nabyć działkę. Więc my mamy postępować zgodnie z interesem w innym miejscu wszystko i oszczędzić jej kosztów. Staramy się tą działkę nabyć najniższym możliwym kosztem. Nie takim, żebyśmy to kupili za zakres, ale optymalnym. I staramy się oszczędzić gminie problemów w przyszłości. Stąd dosyć duża ostrożność w postępowaniu. W kwestii tej działki, to myślimy tylko i wyłącznie o składowisku, czy nie, faktycznie? Nie, o całości. Tak. Mówimy o czymś, myślimy tak, również o pomyśle. Tutaj małe sprostowanie. Czasza składowiska ma 1 hektar, a działka ma 0,67, tak? Tak, cała działka, na którym 1,67. 1,6737. Tak, 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 dokładnie. To znaczy, jeszcze wrócę do tego projektu rekultywacji, na podstawie którego zostało wykonane to. Ten projekt został z kolei wykonany na podstawie takiego materiału opracowanego przez producenta tej mapy. W tym projekcie rekultywacji jest zapis dotyczący nawilżania złoża odpadów poprzez drenaż. Są założone pod matą w warstwie piasku, są założone drenaże, które do których które można, przez które można nawilżać złoże odpadów i zawracanie odcieków, za które około 20 zł za metr sześcienny się płaci oczyszczania tego, co przywiozłem. Ja mam nadzieję, że w tym roku tam pojawią się żaby, bo w zeszłym roku już były inne pływające tam organizmy. Takie są wymogi. Pamiętam, pierwsze odcinki, które wywoziliśmy ze składowiska, były z kijankami w środku. Bo już zaczęliśmy tam tego. Także. Panie Romanie, rozmawialiśmy o tym składowisku kilka razy i my wszystko rozumiemy. Projekt, to wszystko nam się podoba, wykonanie też, ale nie możemy bazować na wrażeniach wzrokowych. Nam jest potrzebny dokument, który potwierdzi jakość tej czaszy. Ja bym przestrzegał przed tym, że ktoś tam nie zahodował jakichś cennych gatunków żabek, bo będziemy mieli rezerwę przyrody. Można puścić. Tak jest faktem, że pomysł na tą wolną od składowiska część działki naprawdę myślę, że ma istotne znaczenie z punktu widzenia naszych ewentualnych przyszłościowych planów dotyczących gospodarki śmieciowej w mieście, bo faktycznie, czy to będzie sortownia, czy kompostownia, to jest naprawdę miejsce, w którym albo ktoś może stworzyć bazę sobie sprzętową pod usługę, którą ma zamiar świadczyć na obszarze związku, na obszarze Giżycka, bądź też może stworzyć PSZOK, bez którego też tak naprawdę możliwość wejścia na rynek
tutaj nasz lokalny wypadku śmieci jest co najmniej skomplikowana. Gdybyśmy mieli taką kartę przetargową w swoim ręku, a więc tak naprawdę mogli wnieść to, można powiedzieć, z dobrodziejstwem inwentarza w ewentualny przetarg, bo miejsce pod bazę, miejsce pod PSZOK miasto gwarantuje, to tak naprawdę może otworzyć nam ścieżkę do naprawdę przetargu, w którym będą decydowały tylko i wyłącznie te wolnorynkowe mechanizmy, będzie pełna konkurencja, nikt nie będzie uprzywilejowany albo upośledzony już na samym starcie, a coś takiego to może tylko i wyłącznie przynieść korzyści dla mieszkańców, jeżeli chodzi o opłaty, które będą ponosić. To jest oczywiście jakieś tam teoria, ale... Tak gwoli małego podsumowania, proszę spojrzeć za siebie na przebieg roku 2015. ZUK w zasadzie sprzedał swój majątek. Mamy z tego zysk w stosunku do pierwotnej wyceny. Dzisiaj rozmawiamy o działce, którą możemy nabyć bez dopłaty do monitoringu 30-letniego. I jeszcze mamy tą zamiatarkę, tak? Więc tutaj należy moim zdaniem panu Romanowi podziękować za przebieg likwidacji, bo odbyła się ona z korzyścią dla gminy miejskiej Giżycko. Kwestie składowiska i działki przylegającej do niego myślę, że zakończymy w miarę szybko, w miarę pojawiania się dokumentów, które poświadczą to, co jak wszyscy wierzymy, jest zrobione bardzo dobrze. I tyle moim zdaniem na ten temat. Dlaczego o tym wszystkim w kontekście likwidacji? No cóż, to jest niestety rzecz, którą odziedziczyliśmy z dobrodziejstwem inwentarza i trzeba to zrobić jak najlepiej można. Niestety. Proszę Państwa, czy do tematyki związanej z likwidacją ZUK-u, kwaterą, macie Państwo jakieś pytania? Jeżeli nie, to Panie Romanie, dziękuję za przybycie, dziękuję za informacje i pokaz. I poczęstunek. I poczęstunek. Mogę zostać. Nie wiem, czy podajmy jakiś kwiat. Dobrze, proszę Państwa, w związku z tym pozwolicie Państwo, że bez przerwy pozwolę sobie, proszę Państwa, zrobić małą roszadę w programie, ponieważ Pani przybyła jako przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej. Związane jest to z projektem, który się pojawił już po złożeniu dokumentów. To jest ten projekt ostatni, jako za numerem opatrzyłem 9. Nie wiadomo, jak to będzie, ale proponuję, żeby Pani jeszcze przedłużyć jej pobytu, to proponuję zacząć od tego, jeżeli Państwo macie przeciwko. Skoro nie słyszę sprzeciwu, to jedziemy i tak dalej. Panie Burmistrzu, skąd, znaczy uzasadnienie Państwo znacie. Jest projekt z infrastrukturą związany z infrastrukturą bibliotek w latach 2016-2020. Można poprawić sytuację biblioteki. Do widzenia. Jest możliwość pozyskania środków, jest kwestia wkładu własnego i albo gotówka, albo wkład majątkowy, którego biblioteka na dzień dzisiejszy nie posiada. Jest propozycja, aby na rzecz biblioteki być. Nieruchomość z bonifikatą. Ta bonifikata jest określona na 99%. I w ten sposób biblioteka mogłaby we wniosku wykazać, że posiada określony majątek, który stanowi jej wkład własny. W związku z tym biblioteka mogłaby podejść do tego przedsięwzięcia w zasadzie bezgotówkowo. I cała sprawa zasadza się na tym, abyśmy dokonali pewnego zapisu, nie chcę powiedzieć formalnego, to czynność prawna, polegająca na przeniesieniu własności z gminy miejskiej Giżycko na bibliotekę miejską. Ja tylko tak gwoli miejska biblioteka. Wyjaśnienia, czy takiego zabezpieczenia, nie wiem, czy to można tak nazwać, ale czy nie będzie w przyszłości takiej analogii, jak z tym budynkiem oddanego Caritasa? No, jakby skojarzenie jest oczywiste w kontekście niedawnych dyskusji, tak? Tylko proszę pamiętać, że miejska biblioteka publiczna jest jednostką w zasadzie władaną przez gminę miejską. Cały czas zachowujemy kontrolę nad tą nieruchomością. Jesteśmy właścicielem miejskiej biblioteki publicznej, która będzie właścicielem nieruchomości. Ale, tak, to nie jedyne zabezpieczenie.
ale jakaś umowa będzie sporządzona. Tak, bo to musi być umowa sprzedaży. Natomiast zakładamy, ponieważ zakładamy, że biblioteka pozyska dofinansowanie z instytutu książki. Kiedy finansowanie zostanie zrealizowane z tego programu, wówczas będzie zasadne, czyli się wypłacało własności nieruchomości. Ale żeby zabezpieczyć się powrotnie i jednocześnie dać gwarancję bibliotece, że biblioteka nie będzie naruszała własnego interesu, oddając z powrotem nieruchomość miastu, najprawdopodobniej w umowie sprzedaży znajdzie się zapis o prawie pierwokupu uwarunkowanym niezrealizowaniem projektu z instytutu książki. Jeżeli tak, prawo pierwokupu w tej samej kwocie i to z powrotem wraca do miasta, dlatego że chcemy jednolitą strukturę użytkowania dla wszystkich jednostek organizacyjnych. Kiedyś ma swoją nieruchomość w użytkowaniu, aktualnie biblioteka również ma swoją nieruchomość w użytkowaniu. Jeżeli można pomóc dla celów tego programu, to przenosimy własność, ale zabezpieczamy prawo pierwokupu w sytuacji nieskorzystania z tego programu. Ja tylko jeszcze dodam, że budynek biblioteki jest również ujęty w innym naszym zamierzeniu, w innym projekcie. Gdyby ten projekt nie wypalił, to jak zawsze mamy plan. Pani chce coś dodać? Nie. Chciałabym tylko powiedzieć, że to już jest nasz drugi projekt, już projekt, który realizowaliśmy, to z własnym sądem, i można to zobaczyć w wyposażeniu wypożyczalni dla dorosłych, dlatego chcielibyśmy, żeby pozostałe nasze działy wyglądały równie dobrze w miarę możliwości. Poza dyskusją, myślę, że Państwa, włożenie środków w poprawę infrastruktury biblioteki jest w interesie wszystkich mieszkańców, więc należy to poprzeć. Czy Państwo macie jakieś jeszcze pytania do tego projektu uchwały? Ponieważ jest prośba, abyśmy jako komisja wyrazili swoją opinię w tym zakresie i była ona przedstawiona na posiedzeniu Rady w dniu jutrzejszym. W związku z tym pytam Państwa, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jest jedna właśnie. A czy czytelników z roku na rok rośnie, czy maleje? Takich ludzi tam inaczej, nie wiem, stały kurs. Dużo mamy czytelników, lecz no, taka tendencja jest ogólna, że... E-booki swoje robią. Ale no, e-booki mamy. Wiele osób jest z jakimiś, na przykład niedowidzących. Mamy bardzo dużo czytelników, dlatego audiobooki, a także książki w serii Duże Litery. Już niedługo się wyjemy. Ja myślę, że musimy liczyć z tym, że czytelnictwo książek praktycznie nie spadało. Nie powinno nas to zwalniać z troski o tego typu instytucje, bo... A może widać, że będzie Pani Burmistrz, przyjdzie taki moment, że poza wszystkim nauczyć się czytać, trzeba będzie zdobyć gdzieś słowo. Ja chcę tylko wyjaśnić, że oprócz funkcji, której pragnieć, to pewien budynek, którego jakby... o który należy dbać i remont czy przebudowa tego budynku jest wynikiem właśnie tego podejścia, że substancje należy zachować w należytej kondycji. A jak się wszystko ładnie zakończy, sukcesem ten projekt, czego życzę, to wtedy w tym momencie jeszcze przed budynkiem walniemy sobie kamyk pamiątkowy i upamiętnimy postać Gutenberga. Wobec niego tak naprawdę tej biblioteki by nie było. Jak kolegom się nie podoba tutaj na polu europejskim, to noga wolna, nawet nic nie trzeba. I tak to szpaty skończył. Proszę Państwa, przechodzimy do... Dziękuję Pani za... Przechodzimy do już tego właściwego porządku obrad. Projekt numer 1, projekt uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających historię uzupełniających wyborów. Państwo znacie, bo było to prezentowane na poprzedniej sesji. Zespół, który wybraliśmy, dokonał oceny, przedstawił 3 kandydatury za opinią pozytywną, jedna z opinią negatywną. Czy w tym kontekście macie Państwo jakieś... To formalność, trzeba trzech na trzech. Pomijając ten drobny aspekt... Za gminę zresztą. Akurat wśród nas nie ma nikogo z komisji, nie. Z tego zespołu. Ja jestem. Jestem. Nie podlegał. Jak nie podlegał? Jest, ale jest. Oczywiście, że no to... Czym nie uczestniczyła? Dziwnie, faktycznie. Czyli... No.
Chcesz coś dodać do tego? Czy... To znaczy nie, wszystko powiedziałeś. Jeżeli ktoś coś chce się dowiedzieć dodatkowego, to mogę wyjaśnić. Nie. Dobrze. W związku z tym pozwólcie Państwo, że przelecimy to według standardu. Ja jednak będę przeprowadzał głosowanie, jeżeli chodzi dla jasności, kto Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały. 0. Projekt numer 2 i numer 3 tradycyjnie, myślę, że spróbujemy je łącznie rozpatrzyć według odwrotnej kolejności, aniżeli to projektanci muszą zakładać, czyli zmiana w budżecie i wieloletnia prognoza finansowa. Rozwija się w gruncie rzeczy to o przede wszystkim inwestycje związane z infrastrukturą sportową. Pani skarbnik, pan burmistrz? Nie, pani skarbnik. Tak, najpoważniejsza zmiana w tej uchwale to oczywiście wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, którego ciuteńkę zmieniła się nazwa niż w materiałach do sesji. Całe to zadanie będzie miało następującą nazwę. Modernizacja bazy sportowej w gminie miejskiej Giżycko, budowa bieżni, skoczni do skoków dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoków zwyż, skoczni do skoku o tyczce, rzutni do rzutu oszczepem na stadionie miejskim w Giżycku oraz oświetlenia bieżni, boisk, terenu przyległego, wykonanie kanalizacji i instalacji teletechnicznych. Jeśli było boisko wielofunkcyjne? To będzie taka druga nazwa. Czyli co, na każdą skocznię oddzielne finansowanie? Nie, no na całość zadania jest dofinansowane, więc trzeba to zadanie nazwać i wszystko zrobić. Co to jest ostatni nowy raz? Teleinformatyczne. Urządzenia kanalizacyjne, wykonanie kanalizacji i instalacji teletechnicznych. To są takie, które zawierają instalacje telekomunikacyjne, nie energetyczne, ale wszystkie kable potrzebne do tworzenia sieci telefonicznej i informatycznej. Teletechniczne, ogólnie rzecz biorąc na potrzeby obsługi obiektu, tak? Jakby wyświetlacz, gdzie telefon i tak dalej, i tak dalej. To zadanie w wykazie przedsięwzięć jest zapisane jako zadanie dwuletnie z realizacją w roku 2016 w wysokości 1 miliona złotych i w roku 2017 3 580 000. Zadanie to mamy zamiar uzyskać dofinansowanie. Na to zadanie mamy zamiar uzyskać dofinansowanie. Staramy się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w proporcjach 50 na 50, czyli 50% gmina, 50% z budżetu państwa. Co się nie chce dowodzić? To budżet państwa. Co z tym? A może tego korzystać? Co zmieniło z pierwszą ustawę? I dlatego w tej zmianie proponujemy wprowadzenie dotacji w wysokości 500 tysięcy złotych po stronie dochodów i po stronie wydatków w dziale 926 milion złotych na wydatki związane z tym zadaniem. Pozostałe zmiany to są, pozostałe kwoty to są w dziale 801 116 600 na zakup sprzętu i sportowego i wyposażenia w szkołach, w przedszkolach i w gimnazjach oraz na zatrudnienie informatyka do obsługi szkół wszystkich jednostek oświatowych. Ale to będzie w mieście zatrudnione? Będzie zatrudnione w miejskim zespole. Aha, miejskim zespole do obsługi szkół jednostek oświatowych. Bardzo dobrze. W dziale 853 zwiększamy wydatki o kwotę 12 600. W momencie opracowywania budżetu na rok 2016 była inna stawka na dziecko w żłobku. Później uchwałą rady została ta stawka podwyższona i żeby zabezpieczyć całą kwotę, trzeba zwiększyć o 12 600 zł wydatki. W dziale 908 000 zł przeznaczamy na zakup decybelomierza. Miernika hałasu. Wiąże z słowami, jakie podpisujemy w tej chwili na planszy. Jest to związane z sytuacją ubiegłoroczną, kiedy trudno było wyegzekwować przestrzeganie umów, w związku z tym nabywamy przyrząd, który pozwoli w sytuacji trudnej dokonać pomiaru
Jaki to jest koszt takiego? 8 tysięcy. A jakie są te decybele dopuszczalne w tych umowach? To zależy. Jest ustawa na temat poziomu, dopuszczalnego poziomu hałasu i ogólnie nie wolno przekroczyć 55 decybeli. Natomiast w porach nocnych są dane szczegółowe, nie potrafię tego powiedzieć w tej chwili. Z reguły jest to mniej o 5 decybeli. Ale to mogę zacytować. Czytaliśmy to długo, w jaki sposób sobie poradzić i myśliliśmy taką. Tak, zapis będzie umowny, ponieważ nie ma, to będzie wprowadzone do umowy, nie będzie progu, od którego będzie następowało przekroczenie hałasu, tylko w sytuacji jakiegokolwiek sygnału, zresztą cały zapis jest dosyć ogromny, znaczy dosyć rozbudowany, przepraszam, upoważniony pracownik przez burmistrza będzie tam jechał, dokonywał pomiaru, będzie oznaczał na szkicu miejsce, w którym tego pomiaru dokonuje, będzie spisywana notatka i to wtedy później na bazie obiektywnych kryteriów będzie przedstawiane jako przekroczenie poziomu hałasu. Oczywiście odniesieniem pewnym, nieumownym, będą te normy, o których pan burmistrz mówił, normy administracyjno-prawne, bo to jest zupełnie inny porządek, to wziął się sprawione do badania, ale z kolei procedura jest taka, że przedsiębiorca musiałby być przygotowany do tego, że wiesz, przyjedzie skontrolować, to wiadomo, że tego przekroczenia nie, nie było. Kupią swoje. Więc tutaj będzie kaucja. Kaucja będzie zabezpieczała należyte wykonanie umowy. Dopuszczone jest trzykrotne przekroczenie obiektywne norm hałasu ustalone właśnie na podstawie wskazania cybonomierza i oględzin terenowych. Dopiero trzecie przekroczenie będzie równoznaczne w skutkach prawnych z rozwiązaniem umowy. A tak będzie kaucja to 2000 za każde przekroczenie. Byli u nas przedsiębiorcy, którzy te umowy podpisują i po jakiejś dłuższej rozmowie nie mieli większych uwag do tego, ponieważ wszyscy chcemy tę umowę wykonać należycie. Oni też. I oni też nie chcą przekraczać tych norm hałasu. Umówiliśmy się w ten sposób, że jak ten decybelomierz będzie już u nas, to przyjedziemy i dokonamy takich pomiarów, żeby oni też wiedzieli, żeby sobie na tym swoim sprzęcie zaznaczyli kreski, tak, ile mogą hałasować i kiedy. Po prostu chcemy tą sprawę unormować. Do tej pory ona była w sferze bardziej emocji, jak jakichkolwiek regulacji. Teraz będziemy, że tak powiem, dogadani w tym procesie. Mam nadzieję, że problem ustąpi. Jak radać. Zwracać. Jeżeli jeszcze chodzi o koszt tego decybelomierza, bo oczywiście Państwo wejdą jakieś przeszukiwarki, można znaleźć. W koszcie wypaśniejszy, tak. Natomiast będzie decybelomierz już atestowany, kalibrowany co jakiś czas, natomiast na urządzenie, powiedzmy, do użytku takiego półprofesjonalnego, bo już nie mówimy o sprzęcie profesjonalnym, który kosztuje kilkadziesiąt tysięcy, ale ten właśnie w miejscu 4-8 tysięcy jest już takim sprzętem półprofesjonalnym. No, tak, ale to jest straż miejska, będzie mogła z tym urządzeniem latać, ktoś tam sobie zrobi jakieś godzinki od 23 do 24 pod drzwi, zobaczyć. W momencie, w którym decydujemy, zarobi na siebie. Pokaże, myślę, że strażnicy i strażnicy będą musiał trafić i wtedy wypróbujecie. Kolejny dział 921, 167 500, dotacja do GCK-u. Tak, jest dotacja do GCK-u, podobnie jak w roku ubiegłym. Zwiększamy dotacje na organizację imprez kulturalnych. Dokładnie mogę powiedzieć na co, jakie kwoty, na Dzień Kobiet 7,5 tysiąca, na Dni Giżycka 35 tysięcy, to są zwiększenia. Dzień Kobiet to w ogóle jest nowe zadanie, nie było w... A Dzień Mężczyzn? Na Szanty 30 tysięcy, koncerty Gwiazdy w okresie letnim 55, Festiwal Fantastyki 20 tysięcy, Święto Twierdzy Bojen 20 tysięcy. Następnie w dziale 926 to tak jak mówiłam, ten milion na bieżnię i stadion. 22 880 już wcześniej zaplanowana była nauka pływania na basenie poprzez zlecanie usługi, ale teraz ta osoba, która miała tą usługę realizować, nie prowadzi działalności gospodarczej, będzie miała umowę zlecenie i dlatego przenosimy z jednej grupy wydatków na wynagrodzenia. 70 tysięcy złotych jest to z budżetu partycypacyjnego kwota na żeglujefer, na zadanie żeglujefer. I 9 tysięcy złotych jest to kwota zapisana na wniosek MOSIR-u na uzyskanie świadectwa PZL-u na bieżnie stadionu. Długa ta nazwa, dużo tam tych elementów sportowych, a nie można by było tam umieścić jeszcze jakieś bieżnie dla rolkarzy? Chcemy uzyskać rekomendację PZL-a na tą bieżnię i
certyfikacja pozwoli rozgrywać tam zawody międzynarodowe. Normy na pierwszeń są ściśle określone. Obawiam się, że to dla dziennikarzy w tym miejscu nie pozwoliłby uzyskać tego certyfikatu. Chociaż dziewiąty tor. Natomiast na temat toru dla rowerzy i rowerzystów, to przedstawię panu. Dziewiąta rakieta. Tam już no to jeszcze powiedzmy o tej straży, tak? Mamy również prośbę ze strony Straży Pożarnej o to, aby wspomógł kwotą 30 tysięcy na, jak oni to określili, na wymianę ogrodzenia. Materiały takie w temacie państwo wstrzymują. No nie sądzę, żeby to było cały koszt tego ogrodzenia. Raczej jest to część. O, część, bo tam pozostaje. I nie będę ukrywał, wczoraj na Komisji Finansów były różne głosy na ten temat. Komisja Finansów podzieliła się w zasadzie po połowie w kwestii tego, czy to dofinansowanie powinniśmy przekazać, czy nie. Straż Pożarna. Czy ktoś się jeszcze dokłada oprócz nas? Ewentualnie? Czy Straż Pożarna? To tak, ale jeszcze jest powiat? Ja nie mam takiej wiedzy, aby się do kogokolwiek zwrócili. Nie mam tej wiedzy, więc no nie stwierdzam, nie zaprzeczam. Możemy też sprawdzić na nie na podjęcie decyzji na przykład, bo ja nie pamiętam, bo udzielamy wsparcia i policji, i straży. Ktokolwiek się do nas zjawi, to my tam kolejnego udajemy. Tak naprawdę to te pieniądze, te 30 tysięcy złotych, oni w tamtym roku dostali na zakup samochodu bojowego, ponieważ sfinansowali to własnymi środkami, zwrócili nam te pieniądze. Teraz za samochód nam oddali? Tak. Te 30 tysięcy, które dostali, oddali. Tutaj musimy powiedzieć, że to mają bardzo uczciwie, zresztą to porządna firma jest. Tak, to jest porządna firma. Razie i pytać. Jeżeli oddali, na pewno oddali pokażę. Proszę o to, aby te pieniądze po prostu wykorzystać na inny cel. Proszę, więc to, tak jak mówię, zostawiamy to do decyzji radnych. Stąd cała ta sprawa. Przedstawiamy ją najbardziej dokładnie, jak potrafimy, a decyzja należy do państwa. No, w sumie strażaków, na przykład tych pożarów trochę jest, chłopaki pracują też. Można powiedzieć, że to płot, tak? I nie należy do zadań straży, ale z drugiej strony, jeżeli wydadzą jakieś pieniądze, które mogliby przeznaczyć na zadania związane z gaszeniem pożarów i ten płot zbudują, no to w sumie możemy dojść do tego, te pieniądze... Na takiego sprzętu dodatkowego, a na płot sobie dołączyć gdzie indziej na przykład, nie? No tak. Ja powiem szczerze, że wolę sobie się dać na jakiś sprzęt, który ratował życie i mienie naszych mieszkańców, czy nawet okolicznych gmin, niż budowanie płotów. No tak, tylko że to mienie też muszą chronić. Jeśli taki płot, co prawda nie było kradzieżą w tej chwili, ale... To też mają swoich zwierzchników, ale komendant, który opowiadał, to mówi, że wyjeżdżają samochody bojowe do akcji i zostawiają otwarte wrota, że tak powiem, tych swoich pomieszczeń i wtedy każdy ma dostęp. No mówi, dotychczas się nie zdarzyło tak, że ktoś tam przyszedł i coś ukradł, nie? Ale no jest taka obawa. To ogrodzenie gdzie by miało być? Od ulicy? Czy od zaplecza? Nie, od ulicy chyba. Nie wiem, nie powiem. Nie no, no od ulicy tam nie ma przecież. No możliwe tam by było. Bo oni piszą, że rozbiorą stare i będą nowe stawiać. Z tyłu. To może z tyłu. W każdym razie mówił o takiej sytuacji, że może być... Chciałem się Państwa, jutro podejrzewam, że na sesji temat wróci, być może będzie przedstawiciel Straży Pożarnej, będzie można zadać szczegółowe pytania, jeżeli chodzi o to, jaki odcinek płotu i tak dalej. Nie ma sensu teraz dywagować. Janek ma rację, oczywiście lepiej z czystym sumieniem i bez problemu byśmy pewno podjęli decyzję o przeznaczeniu tych środków na zakup sprzętu ratującego życie lub mienie. Płot wydaje się być rzeczą na ostatnim miejscu tam priorytetów, listy priorytetów, ale może się okazać, że ma to faktycznie jakieś znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania jednostki, więc zobaczymy, jakie tutaj jeszcze się pojawią argumenty. Nie chciałbym w tym momencie, nie mając dogłębnej wiedzy, podejmować jakiejś decyzji, więc jeżeli Państwo nie macie nic przeciwko, to zostawimy to naszym decyzjom po informacji, którą uzyskamy jutro na sesji. Posłuchamy zresztą argumentów kolegów z Komisji Finansów, będzie pogasić również. Tutaj dopowiem tylko tyle, że nawet jeżeli tej decyzji nie będzie na przyszłej sesji, to są kolejne sesje, w których się zdążymy. Dobrze.
Proszę Państwa, podsumowując projekty numer 2 i 3, zmiana budżetu i wieloletnia prognoza, czy są jeszcze jakieś uwagi do tego? Nie ma oczekiwania, że głosujemy, ale jak głosujemy, kto jest Państwa za? Jednogłośnie. Projekt numer 4, 5, 6 i 7. To są projekty, gdzie wymagana jest nasza opinia. Projekt numer 4 w sprawie przedstawienia rozporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wokół parku przy ulicy Gdańskiej. Uzasadnienie zapewne Państwo przeczytaliście. Panie Czeku, to coś? Bliżej. Bliżej. Rozumiem, że w końcu zabieramy się kompleksowo za Małbi Gaj, znaczy za park przy ulicy Gdańskiej. No ten park. Chciałem ten plan nazwać, bo Małbi Gaj, ale się to nie ślizgo. Dlaczego? Ja jestem za tym, żeby nazywać to, że tak powiem, żeby ludzie miasta kojarzyli od razu teren. No to wiadomo, że Małpi Gaj. Ale myślę, że mafra pozwala skojarzyć to miejsce w przestrzeni. Mogą się pojawić różne nazwy, czasami moglibyśmy... Państwa, mieliśmy do tego miejsca, że tak powiedzmy, już podchodziliśmy parę razy przy okazji budżetu partycypacyjnego. Pojawiały się koncepcje odnośnie samego stawu, odnośnie infrastruktury rekreacyjnej, tak sportowej i tak dalej. Miejsce zresztą odwiedzane przez uczniów naszych szkół, gimnazjum przede wszystkim numer 2 w celach lekkoatletycznych, nazwijmy tak. Ja myślę, że jest to rozsądne rozwiązanie. Po prostu podejdźmy do tego na zasadzie kicania środkami z budżetów partycypacyjnych, tylko kompleksowo rozwiążmy przyszłość tego zakątka miasta. No. A to jest pierwszy krok. Dlaczego jest ten taki ząbek w ulicy Jeziorną zrobiony i przejściowo potem, a nie z Gdańskiej? Jeśli tam granice innych planów są. Tak, wypełniamy dziurę w planowaniu. Bo myślałem, że kiedyś był ten potenter za przejściową. Też miał być, nie lepiej by było do Jeziorna, do Jeziornego wtedy dociągnąć, a ten zostawić sobie parkiem? Ja tak sobie. Bo byliśmy kiedyś za przejściowo tutaj robili pracę gospodarowania, na przykład oznaczyli jakąś drogę. Nie kiedyś robiliśmy, tylko przystąpiliśmy. No tak, tak, dlatego ja się nie myślałem, że to jest zupełnie inny teren, ale ulica Gdańska, Jeziorna, przejściowa i dla niej pasowała jako kontynuacja tego. A Małpi Gaj byśmy mieli na jednym planie jeden Małpi Gaj, nic więcej. No nie. Że tak powiem, mam parę pomysłów co do tego terenu, to zostanie później, że tak powiem, przedstawione. Tamten teren między Przejściową a Białostocką ma, że tak powiem, docelowo inne przeznaczenie. Że tak powiem, żeby tutaj nie przedłużać terminu procedowania tego planu, wolę podejść do tego, że tak powiem, przeznaczenia. Cel jest jeden. Chcemy całe miasto pokryć planami zagospodarowania przestrzennego. Czy my do tego dojdziemy taką drogą, czy inną? Moim zdaniem nie warto kruszyć kopii, warto to robić. Warto, bo to działa w przyszłości. Poza tym, proszę Państwa, pytania do tego projektu? Nie widzę, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały. Projekt numer 5 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. Zmiana dotyczy uzupełnienia zapisu w odniesieniu do ulicy pierwszej dywizji Tadeusza Kościuszki o numery działek. W uzasadnieniu Państwo macie informację, że wynika to z omyłki pisarskiej. Czy macie Państwo jakieś pytania w związku z tym do tego projektu uchwały? Ja mam. Ja składałem panu burmistrzowi w zeszłym roku kilka ulic, które powinniśmy przejąć. No dobrze, ale co to ma do tego projektu uchwały? No, że bo tutaj przyjmę, to jest... Nie, to jest zmiana. Zmiana. Tam był błąd. Myśmy przyjęli tam... Wprowadzamy korektę do zapisu uchwały, którą przyjęliśmy. Ja powiem tak.
przejmowaliśmy ulicę pierwszej dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki i podaliśmy wykaz działek w uchwale, które tą ulicę stanowią. Jeśli w jednym numerze jest błąd, trzeba go skorygować i żeby taką korektę wykonać, trzeba podjąć uchwałę. Kto z Państwa jest za naprawą tego, co trzeba naprawić? Innego przygody. Projekt numer 6 w sprawie dzierżawienia nieruchomości. Mówimy o dwóch działkach o numerach geodezyjnych 40/2 i 142/17. Macie Państwo mapki, większe i mniejsze. Tak, tutaj mogę? Tak. Pojawiły się na wcześniej komisji wątpliwości, ponieważ jest to projekt dotyczący tylko dzierżawy, więc nie trwało jego przeznaczenia prawa dysponowane gruntem, nie ma zaznaczonych powierzchni. W przypadku tej powierzchni u góry na tej mapce, jest to powierzchnia 200 metrów kwadratowych ewentualnie umowy. W przypadku tych powierzchni zaznaczonych na dole, to są powierzchnie 17,5 metra kwadratowego w obliczu parkach. Także tak, to są takie powierzchnie aktualne, przeznaczenie tych terenów to są cele składowe. W jednym i drugim przypadku są to cele składowe, gdzie dzierżawcy utrzymują tam jakieś swoje inne zasoby. Tak, perspektywa jakaś czasowa? Jest na czas nieoznaczony. W przypadku docelowego zmiany docelowej przeznaczenia terenu, wówczas umowy będą wypowiedziane 3 miesiące tam też wypowiedzenie. 3 miesiące. Tak. Yes. Pytania Państwa? Nie widzę, kto jest z Państwa za przyjęciem projektu uchwały. 5-0. Projekt numer 7 w sprawie przekazania gminie miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminnych. O co chodzi, panie Jacku? Komunalizacja mienia, jest to teren Skarbu Państwa, ulica Łuczańska jest już ulicą miejską. Do zadań gminy należy zapewnienie usługi komunikacyjnej wszystkich nieruchomości. Jak Państwo zwrócą uwagę na załączniku granicznym Łuczańska 3, usługi zapewnionej przez gminę nie posiada. Teren, który jest przedmiotem komunalizacji, ma więcej gruntów oznaczenia użytku drogowego, więc przejmujemy ten teren, on prawdopodobnie docelowo zostanie połączony z tą ulicą. Tak. Nam to chyba będzie też służyło w ewentualnej koncepcji. To nawet o tyle jest lepiej, że jest. Nawet z tego względu przede wszystkim warto. A mam pytanie. No, trzeba. Tak. Czyli to my występujemy do Skarbu Państwa o komunalizację. I to jest wtedy tak jakby już na zawsze nasze? Tak, to jest na zawsze, tylko tryb jest decyzyjny. Wojewoda wydaje decyzję o... A moglibyśmy zrobić to samo na przykład z terenami działkowymi? Wszystkimi gminami? Nie z tego względu, że ustawa o działkowych wyłącza takie możliwości. Mimo to ona statuuje jakby szczególną ochronę właśnie dla gminy działkowych, będąc takim aktem prawnym, bo tak to pewnie wszystkie miasta... By się pozdrowił. To tereny inwestycyjne, na skanale. Były takie możliwości, oczywiście to, co Pan pyta, jest możliwe w drugą stronę, jeżeli jest decyzja o lokalizacji celu, inwestycji celu publicznego, a plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje takie lokalizacje, wówczas następuje wywłaszczenie nieruchomości, ale też ustawa o ogrodach działkowych jest obowiązek zapewnienia ogrodom działkowym analogicznej działki gdzieś. To już tam nie grozi. No właśnie, to byłby pewien problem u nas, jeżeli w obecnych granicach nie da się jakoś odszkodowanie, trzeba wypełnić działkę. Panie Piotrze, zadowolony Pan z odpowiedzi? No ja wiem, że nie do końca, ale dobrze, dobrze. Ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytanie w tej materii? Jeżeli nie, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Już jedna głos. Projekt numer 8 w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku. Komisji do diagnozowania aktualnego stanu układu komunikacyjnego miasta potrzeb w zakresie modernizacji i przebudowy tego układu, ustalenia najpilniejszych potrzeb miasta w tym zakresie i możliwościach, możliwych sposobach jej zaspokojenia. Jako jeden z inicjatorów, że tak naprawdę macie Państwo wniosek, który sformułowaliśmy. Trójkę na odwrocie. Czy macie Państwo do tego projektu jakieś pytania, postulaty? Pan Przewodniczący pisał, żeby z każdej komisji stałej wybrać jednego członka, czy od razu z automatu, czy podpisujący się Panowie są? Znaczy, myślę, że to może zostało na sesji. Podpisując się, mieliśmy świadomość tego, że będziemy pracować. O co postulujemy.
I jest dla mnie, nie mówię oczywiście w tym momencie za pozostałych dwóch kolegów, ale dla mnie jest to oczywiste, że się podpisałem tylko po to, żeby w tym pracować. Co nie zmienia postaci rzeczy, że... Każdy może przyjść i tak posłuchać. Opa. Wczoraj na Komisji Finansów radny Kiciński zgłosił swoją kandydaturę i został przegłosowany. Jeżeli Państwo oczekujecie formalnego głosowania, nie ma problemu. Ja oczekuję. Nic nie będzie na sesji, tak czy inaczej. Nie, no ale możemy to jako naszego przedstawiciela zgłosić. Nie, on już jest ten kandydat, ale skoro się podpisał, to automatycznie... Nie, no oczywiście, że tak, ale no formalnie... Dobra, zagłosujmy. Widzę, że kobieta tego. Dobrze, proszę Państwa, więc w tym momencie zgłaszam samowolnie swoją własną kandydaturę na członka komisji doraźnej, którą ideę wspólnie z dwoma kolegami zaproponowałem. I ja będę wdzięczny, jeżeli Państwo obdarzycie mnie mandatem reprezentanta Komisji Miejskiego. To jest z Państwa za. A ja się wstrzymam. Przy trzech za, jedno wstrzymującym i jednym nieuczestniczącym swojej przeszedł. Proszę Państwa, ja mam jeszcze jeden post, aż tak. Projekt, tę przedematykę wyczerpaliśmy. Ja mam jedną kwestię, o którą chciałbym prosić, aby Pan Burmistrz podjął działania w tej materii. Z jednej strony w swoim czasie poruszyłem kwestię Wisy i szlaku wodnego łączącego Wielkie Jeziora z Wisłą. Pismo wiem, że poszło do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i z tego jestem bardzo zadowolony. Nie, ale ponieważ tak dzisiaj mimowolnie, żeśmy i tak czekając na pozostałych członków komisji z panem Dzikiem tutaj sobie podyskutowali, co z wodą w jeziorach? Spada, opada, ucieka, znika. Trzeba na pół kwestii. Żeby deszcz padał, bo śnieg. Jesteśmy już w tym momencie po połowie lutego, maju, majówkę zaczynamy sezon. Tak niskiego poziomu, jaki mamy teraz, dawno chyba nie mieliśmy. On już jesienią zaczął stwarzać problemy w ruchu turystycznym większych jednostek. To są dodatkowe zagrożenia związane z mieczami, sterami, śrubami, wpływaniem na mieliznę przez mniej doświadczonych żeglarzy, czy też sterników jachtów motorowych. Myślę, że tutaj trzeba po prostu trochę pointerweniować, co jest ZGW, jakie są plany, czy będzie dopuszczona woda, czy nie. Ja myślę, że dobrze by było również, Panie Burmistrzu, przedstawić taką informację radnym, może zaprosić właśnie kogoś z ZGW, na czym ten biznes polega. Stąd woda dolatuje do nas. Ja wiem, że wodę od nas odsyłamy do sąsiada, czyli do Federacji Rosyjskiej, bo podobnoż są takie przepisy i takie wymogi. Dobrze by było, żebyśmy po prostu się może dowiedzieli tak naprawdę, jak to wygląda z tą gospodarką wodną, żebyśmy mieli więcej, to kto musi, za przeproszeniem, gdzie co podnieść. A jeżeli nam coś ubywa, to między innymi dlaczego ubywa, jeżeli to jest faktycznie kwestia jakichś umów międzynarodowych. Żebyśmy wiedzieli, jesteśmy samorządem najważniejszym na Wielkich Jeziorach Mazurskich i żywotnie zainteresowanym turystyką wodną i dobrze było, żebyśmy wiedzieli, skąd ucieka. A może zmiana odpowiedzi na to wszystko na sesję czy na sesję? Ja myślę, że na sesji byłoby... A jutro na sesję, tak? Nie, ja cudów nie oczekuję, Panie Burmistrzu. Jeżeli jakaś informacja jest możliwa jutro, proszę bardzo, jeżeli nie, to docelowo na przyszłej sesji, bo myślę, że to jest lepsze forum, aniżeli kartka papieru położona w skrzynce dla radnych. Dobrze. Czy macie Państwo jeszcze jakieś kwestie? Jeżeli nie, to dziękuję za obecność. Zamykam posiedzenie.